Okej. Twoją medytację przerywa pojawienie się, kojarzysz takie czaszki, takie orby. Mhm. Właśnie taka czaszka oblatuje przez taką dziurę nad twoimi drzwiami, jakby była specjalnie przygotowana ta dziura do takich wylotów. I ona krąży chwilę po twojej celi i komunikuje ci, że Akolito Arul, może nie tak, Akolito Arul, zostajesz wezwany na spotkanie z inkwizytorem wewnętrznego kręgu, Leonardem Bennettem. Masz się stawić natychmiast w sali przesłuchań na czwartym piętrze. I ona ci podaje numer sali, jest to 30 rzymska. A ty mi coś mówi w ogóle, Leonard Bennett? Pierwsze słyszę? Pierwsze słyszysz. Dobrze. Tak, masz jakąś wiedzę czy coś takiego? Chyba w ogólną, jeśli mam. Bo w ogóle wiedza jako wiedza to jest ten... Lore jakiś tam. Nie, to nie mam czegoś takiego. Nie, więc nie wiesz, kim są inkwizytorzy wewnętrznego kręgu. Dobrze. Ale zapiszę sobie imię. Leonard Bennett, tak? Mhm. Kurczę, ale dzisiaj jedziesz z informacjami. Już czwartą kartkę zaraz poczynam. No, ale notuję to w swojej pamięci, więc... Dobra, jak coś nie musicie wszystkie notować, będę wam mówił, nie ma tak. Okej. Ale to zawsze później jest lepiej fakty połączyć, jakby co. Tak. Chociaż już jest trochę lepiej z moją pamięcią do nazwiskiem. To cieszę się. No, ja bardziej. Czyli co? Rozumiem, że udajesz się na spotkanie. Tak, myślę, ile mam czasu jeszcze do ceremonii. No, wkrótce ma się, za dwie godziny. Czas jakoś tutaj wolniej płynie dla ciebie. I on był ten, lordem wewnętrznego kręgu, tak? Inkwizytorem wewnętrznego kręgu. Zatem idę tam. Biorę wszystko, co niezbędne. Może, no, nie wiem, nie biorę broni drugiego zasięgu, tak? Ale miecz mam zawsze przy sobie, więc... Dobrze. Chcesz wyglądać jak taki akolita pełen gęba. No, tak. W porządku. W końcu... Tak, żebym prosto od niego mógł zejść na ceremonię. Dobra. W końcu pojawiasz się na tym czwartym piętrze. Mhm. Musisz przejść kawałek korytarza, w końcu trafiasz pod drzwi z 30, 3X rzymskie. No, chwilę się zastanawiam. Tak jakbym nie chciał wyczuć aury tego miejsca, ale po chwili puka. Trzy raz. Słyszysz z drugiej strony wejść. Więc, jeśli drzwi same się nie otwierają, to naciskam klamkę. No nie, trzeba nacisnąć klamkę. Wchodzisz do pomieszczenia, w którym panuje półmrok, trochę jak w tym pokoju. Czujesz tutaj duchotę i stęchlizny ksiąg, starych murów. Generalnie to samo odczucie, kiedy pierwszy raz wszedłeś do Trikornu. Oglądam tam z sobą drzwi i wyrzucam tylko Arus Sinelis na prośbę inkwizytora wewnętrznego kręgu. Beneta, tak. Tak, i widzisz mężczyznę, który właśnie wstaje na powitanie zza kamiennego stołu. Kiedy on się podnosi, na jego twarz pada światło palących się tutaj lamp. Jest to taka twarz człowieka, który widzisz, że jest taki bardzo zawzięty, taki oddany każdemu zadaniu, któremu się podda. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i czarna szczecina na twarzy. Na jego piersiach zwisają inkwizytorskie emblematy. Część jest ci znajoma, część wygląda nieznajomo. Być może są to właśnie symbole tego wewnętrznego kręgu. Przed nim leży gruba księga, którą na twój widok zamknął, ale zanim ją zamknął, włożył tam zakładkę. Nad nim wisi serwitor. Nie widziałeś nigdy czegoś takiego, ale widzisz, że to urządzenie, to też jest taka latająca czaszka, to będzie przygląda się każdemu twojemu krokowi i ruchowi, jakby rejestrowało cię od samego wejścia. Zauważyłem to, postępując kilka kroków w kierunku biurka. Tak, on wskazuje ci miejsce przed sobą. Jest to taki stołek. Od razu, jeśli na nim siadasz, zauważasz, że siedzisz niżej od niego. No dobra, no usiadłem, chociaż nie miałem ochoty. Więc jeśli nie masz ochoty... Powiedzmy, że mógł to zanotować, że niechętnie, ale usiadł. Nie, możesz stać, po prostu zanotowałeś, że gdybyś usiadł, siedziałbyś niżej. Aha, i mógłbyś się czuć niekomfortowo. Nie siadam, bo od razu tak pomyślałem. W porządku. Witaj, Akolito
Arulu. Jestem inkwizytor wewnętrznego kręgu, Leonard Bennett. Cieszę się, że w końcu udało nam się spotkać. Wiele słyszałem o twojej pracy dla kaliksjańskiej inkwizycji. Nie spodziewałbym się, że wieści o moich małych czynach dotarły do ludzi na Sintimi. Czytałem twoje raporty z twoich misji. Czytałem też raporty o tobie, twoich towarzyszy. Chciałbym ci zadać kilka pytań odnośnie sędziego Frastusa i ojca Sanctusa. Odpowiadaj zgodnie z prawdą, tak jakby sam imperator zadawał te pytania. To zabrzmiało trochę jak groźba w jego ustach. Poproszę jeszcze o twój dziennik i wyciągę swoją rękę. I on zaczyna go sobie wertować, ale zauważasz też, że jakby tak spod oka spoglądał ciągle na ciebie. Ja staram się, wiesz, mieć kamienną twarz. Mhm. Zupełnie nie, był na jakiejś misji snajperskiej, miał kogoś sprzątnąć i po prostu, wiesz, czekam tylko na właściwy moment. Jeszcze zaznaczę, zanim zaczniemy, że charakter tej rozmowy musi być i pozostać poufny. Czy to jasne? Oczywiście. Doskonale. Zgodnie z twoją wolą, inkwizytorze. On się bawi przez jakiś czas twoim dziennikiem. Bawi, no czyta. Spoglądając i widząc moje koślawe pismo, jestem trochę zestresowany. Widzisz, jak szybko przelatuje wzrokiem po kolejnych stronicach. Czy zauważyłeś ostatnio jakąś zmianę w sędzi? Frastusie. Chodzi mi o jego fizyczność i nie wiem, jakaś zwiększona wydolność organizmu, szybkość leczenia ran ponadprzeciętna. Coś, co nie powinno dotyczyć człowieka stworzonego z nie tak silnej gliny jak ty. Poza wymienionymi w moim raporcie dziwnymi zjawiskami dotyczących RDA nie zdarzyło się nic z rzeczy, których wymieniasz, inkwizytorze. No, wspomniałeś nam właśnie o ciekawych rzeczach. Chciałbym, żebyś mi o tym opowiedział. Czy wydaje ci się, że sędzia Frastus ostatnio przychodzi jakieś trudne chwile? Czy zauważasz w nim jakieś destrukcyjne postawy? Zmiany w zachowaniu? Wydaje mi się, że chyba równie szybko jak zawsze, ale bardzo szybko podejmuje decyzje. Też umieściłem w swoim raporcie odnośnie RDA. Tak, czytałem ten raport dosłownie przed chwilą. Bardzo, bardzo nietypowe zachowanie dotyczyło dziwnych luster. Nie wiem, czy była to kwestia samych przedmiotów, gdyż na mnie nie zrobiło one żadnego wrażenia. Natomiast Frastus wszystko ma w raporcie, panie inkwizytorze. Ale chciałbym to usłyszeć od ciebie mimo wszystko. Powiedz mi, czy często Frastus ma tendencję do popadania w depresyjne stany? Nie zanotowałem nic, co byłoby jakimś odchyleniem od normy, którą poznałem w trakcie naszych misji. A jak oceniasz jego zdolności dowódcze podczas misji na Cinelis? Z tego, co wiem, otrzymaliście oddział gwardzistów, który w trakcie podróży przez planetę został uszczuplony. Czy uważasz, że doszło do tego w wyniku jego nieodpowiedzialnych decyzji? Cinelis to trudna planeta. Jak inkwizytor sam zauważył, nie wszyscy są ulepieni z tej samej gliny. I myślę, że bardziej planeta miała wpływ na to, jak potoczyły się tam losy. Więc oceniasz dowództwo Frastusa pozytywnie? Frastus zachował się tak, jak powinien i tak, jak mógł. Pomimo tego, że mieliście nie jeden ani nie dwa razy w trakcie tej misji odmienne zdania. Być może.
ale chodziło o moją rodzinną planetę, więc moja ocena sytuacji, muszę wziąć poprawkę. Z perspektywy czasu stwierdzam, że mogłem oceniać niektóre rzeczy nie dość zimno. Wyniosłem z tego naukę. A jak oceniasz jego zdolność do podejmowania decyzji w trakcie misji na Valachii? To jest znów nasze zdania się stały. Albo raczej powiedziałbym, że według mnie decyzja została podjęta zbyt szybko. Nie mieliśmy dostatecznej ilości dowodów. Czy... Nie byłem przekonany, że stać nas na podjęcie takiego kroku, jaki podjął Sprastus. Czy uważasz, że te dziwne zachowania, które wykazywał Frastus na Valachii, miały wpływ na podjęte przez niego decyzje? Chciałbym umieć to ocenić, ale nie potrafię. Czy uważasz, że sędzia Frastus jest szczery z tobą we wszystkich działaniach? Na tyle szczery, na ile jest to związane z naszą sprawą. Nie dzieli się swoimi osobistymi przeżyciami. Łączy nas wspólny cel. A czy jesteś do końca przekonany o tym, że wasza nie do końca autoryzowana misja na pokładzie Ozyrysa miała jakikolwiek sens? Przypomnę, że był to statek należący do akolity Reduksa Czerwonego Xota. Co sądzisz o tym wydarzeniu? To chodziło o to, co wtedy było w tym magazynie, co poznaliśmy wszystkich tych trzech, tak? Nie. Wtedy co był ten statek i tam jakieś siły chaosu i Xot tam. Znaczy był Xot i jeszcze dwóch innych tych. Byli od... tam był Ult, tak? Nie. Potem. Potem wyruszyliście na taką misję. W zasadzie on tam szukał tego Xota, żeby się na nim zemścić. Pamiętasz, co Xot tam był w takiej komorze bardzo, bardzo poturbowany. A, to było wtedy, co ten statek taki tak i leciał. I na koniec dotarliśmy do tego miejsca, gdzie był ten Xot przechowywany, tak? Dokładnie to jest ta misja. Więc co sądzisz o tym wydarzeniu? Czy było to konieczne? Udanie się... Więc oceniam to jako osobistą zemstę Frastusa z perspektywy czasu. W porządku. Powiedz mi jeszcze, kto podjął decyzję o zgładzeniu księcia Leto i dlaczego dokonaliście takiego wyboru? Dokonał jej Frastus. Bez żadnych ustaleń. Dokonał jej sam. Nie można było tej decyzji zatrzymać. Wszystko potoczyło się zbyt szybko w cieniu bitwy i ataku ludzi cesarza Doriana. Zmieńmy temat w takim razie. No, zadam ci teraz kilka pytań na temat ojca Sanctusa. Czy uważasz, że ojciec Sanctus jest szczery z tobą we wszystkich działaniach, jakie podejmuje? Jest świeży w naszym składzie, jeśli mogę się tak wyrazić. Mm-hmm. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o moje odczucia, wydaje mi się bardziej otwarty od Frastusa, natomiast sytuacja jest dokładnie ta sama, łączy nas cel. Jesteśmy bardziej towarzyszami broni niż przyjaciółmi. Rozumiem. A czy Sanctus opowiadał kiedykolwiek o swojej przeszłości? Nie przypominam sobie. Więc w zasadzie nic o nim nie wiesz? Nie. A jak oceniasz jego zdolność do podejmowania decyzji w trakcie misji na Valachii? Czasami jest zbyt biedny. Nie potrafi wyrobić sobie własnego zdania. Albo nie jest w stanie się nim podzielić w sposób jednoznaczny. Rozumiem. Powiedz mi, czy słyszałeś kiedyś o ojcu Benedykcie? Wydaje mi się, że pierwszy raz słyszę to imię. A czy wiesz, skąd Sanctus posiada swoją zbroję oraz młot, który utracił na Valachii? Nie wiem czego. Jak oceniasz jego pracę dla kalisjańskiej inkwizycji? Jest dobrym towarzyszem. Można na niego liczyć. Ale czasami chciałbym liczyć bardziej na jego cenę. Ale czy też jest dobrym akolitą? Chciałbym powiedzieć, że nie jest tak dobrym jak ja. Powiedz to, co myślisz. Zatem potwierdzam słowa, które przed chwilą wypowiedziałem. W porządku. Na koniec chciałbym cię zapytać, co widzisz na tym rysunku? Jakąś postać wychodzącą z cienia. Śpomet chaos.